Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. One, two, three. Sportowa energia. Cześć, witajcie. Z tej strony Kamil Latuszek. To jest audycja Sportowa Energia. Dzisiaj moim gościem w studiu jest Aleksandra Matusik. Witam serdecznie wszystkich. Ola jest instruktorką kettlebell. O tym dzisiaj będziemy mówić, o ketlach, ale również o maczugach indyjskich, o tym jak się tym ćwiczy, z tym ćwiczy, czym właściwie są te ketle i skąd się wziął ten rodzaj treningu z ketlami. Ketle są to odważniki kulowe, dzięki którym można odbudować siłę, wytrzymałość. Ten rodzaj treningu, tak jakby całą ideologię wymyślił Paweł Caculin, były inspektor służb specjalnych. On w latach 90. przeprowadził się do USA i tam zaczął rozwijać ogólnie system treningów siłowych. I tak jakby on jest założycielem i pomysłodawcą systemu hardstyle i zaczął to rozwijać, prowadzić szkolenia. W ten sposób to się zaczęło rozwijać na cały świat, w każdym kraju po kolei gdzieś to rodziło się zainteresowanie, głównie w świecie sztuk walki i fitnessu. I w ten sposób w 2012 roku to tak jakby dotarło do Polski. Strong First cały czas się rozwija, cały czas ewoluuje. Mamy różne gałęzie tego, mamy właśnie pracę z ketlami, pracę ze sztangami, bodyweight, flexible steel, gdzie budujemy siłę i elastyczność, żeby móc pracować bezpiecznie z odważnikami. I również zaczęły się pojawiać Indian Clubs, gdzie jest to tak jakby kolejne odgałęzienie i znowu inna praca, której potrzebujemy do tak jakby poprzedniego treningu. No to skupmy się teraz na tych dwóch systemach, Flexible Steel i ten Indian Clubs. Indian Clubs to są te maczugi indyjskie. Tutaj ten Flexible Steel to są ketle. Jak wygląda trening tego systemu? Indian Clubs, tak, to są maczugi indyjskie, a Flexible Steel to nie są ketle, tylko jest to praca, budowanie mobilności pod pracę z ketlami. Czyli my chcemy być elastyczni i silni, żeby móc bezpiecznie pracować z ketlami. Mamy tam elementy pracy z ketlami, ale głównie jest to, powiedzmy, takie rozciąganie, mobilność. Czyli takie przygotowanie. Przygotowanie pod pracę z ketlami, dokładnie. Są różne rodzaje ketli, jest hantla winylowa, bitumiczna, neoprenowa, żeliwna, gumowana. I jaką wybrać do takiego treningu i czym to się w ogóle różni, jakie są różnice? Tak naprawdę my pracujemy na czarnych, żeliwnych kulkach, ponieważ tak jakby to pochodzi z Rosji, tak na takich pracowali i na takich pracujemy. Są różne kolorowe, można znaleźć na fitnessie, różne takie właśnie plastikowe. Tak naprawdę one się różnią ułożeniem, wielkością i tym, że różnie się układają w ręce na przedramieniu. Czyli tak jakby my dążymy do tego, żeby ten ciężar był skumulowany jak najmniejszej kulce, żeby to było bezpieczne i tak jakby, żeby ćwiczący się nie zastanawiał, że to jest takie wielkie i zaraz mu to gdzieś spadnie, tylko że to jest tak jakby bezpieczna, mała kulka, która się dobrze układa na rękę. Są różne turniejowe, takie kolorowe ketle. Nimi niektóre ćwiczenia nasze można wykonywać, ale tak jak powiedziałam, przy większych ciężarach jest to już niekomfortowe dla ćwiczącego, że ta kulka jest aż tak wielka. A jakie są ciężary tych ketli? Jakieś minimalne, maksymalne? Standardowo są to ketle od 8 kg wzwyż co 4 kg. U nas w klubie mamy tak zwane orzeszki, jeszcze 4 i 6 kg, gdzieś tam jak ktoś potrzebuje na początku, bo nie daje sobie rady z ósemką. Jak wykonuje się ten trening z ketlami, bo są takie ruchy jak swing, amerykański, rosyjski, także snatch, goblet squat oraz Turkish get up. Na czym te ruchy polegają? Jakbyś miała przedstawić to, jakoś zobrazować słuchaczom, bo wiadomo, no jesteśmy w radiu, więc nie zobaczą tego, ale jakoś ująć to w słowa. Tak naprawdę swing, snatch, deadlift cały czas bazują na tym samym ruchu, tak zwany, my to nazywamy hip hinge, czyli zawias biodrowy. Czyli tak naprawdę to, czego używamy w życiu codziennym do podnoszenia ciężkich rzeczy, w sposób bezpieczny, żeby zabezpieczyć kręgosłup, żeby to wszystko szło z nóg. Tak naprawdę jest to odbudowa wzorcu, które każde małe dziecko ma, tylko niestety go tracimy w czasie rozwoju przez tak naprawdę nasze środowisko, w jakim się rozwijamy, przez cywilizację, bo nam ułatwia wszystko i my po prostu się rozleniwiamy i tracimy te wzorce. Turkish get up. Jest to podniesienie odważnika z samej ziemi do pozycji stojącej, gdzie odważnik znajduje się nad głową. I też jakby przeanalizować to ćwiczenie i porównać małe dziecko, jak uczy się wstawać od leżenia do samego poziomu chodzenia, to tak naprawdę to też są te etapy dziecka. Czyli to, co dziecko osiąga w ciągu roku, my wykonujemy to w jednym ćwiczeniu.
Wiadomo, jest to troszeczkę zmodyfikowane, no bo dziecko nie będzie tam przetaczało się na łokieć, rękę, później podbierało nogi, ale to mniej więcej cały czas bazujemy na tych wzorcach naturalnych człowieka. Czym różni się taki trening od treningu ze zwykłymi hantlami, sztangami, takim jaki można spotkać na siłowni? Hantle, przede wszystkim jakby to jest całkowicie inny przyrząd, ma inaczej, tak jakby środek ciężkości jest inaczej ułożony. Pracując z hantlami na siłowni, tak jakby bazujemy cały czas na budowaniu jednego mięśnia, czyli bardziej to są takie osoby, które chcą mieć muskulaturę, chcą wzmocnić dany mięsień, a praca z ketlami w jednym ćwiczeniu, gdzie by się wydawało, że na przykład pracują tylko ręce, i tak pracujemy całym ciałem, ponieważ my angażujemy wszystkie mięśnie, ponieważ wychodzimy z założenia, że w życiu codziennym używamy całego ciała. W jakichś obowiązkach domowych, nawet ze wstawaniu z krzesła używamy i tak wszystkich mięśni. Więc my chcemy wzmacniać tak jakby w sposób funkcjonalny to wszystko, a nie budować konkretną partię mięśni. Przejdźmy do wad i zalet takiego treningu. Jakie są? Może zacznę od zalet. Przede wszystkim tak jakby wzmocnienie całego ciała, zbudowanie właśnie mięśni, siły, wytrzymałości. Myślę, że dla wielu osób jest to ważny aspekt, że spalanie tkanki tłuszczowej, rzeźbienie właśnie ciała, tylko może nie jest to typ kulturystyki, czyli my nie pakujemy, nie robimy się tacy wielcy, tylko jest to bardziej takie smukłe, wyrzeźbione, zdrowe ciało. Na przykład na Węgrzech jest to metoda używana jako rehabilitacja, czyli my wzmacniamy mięśnie, na przykład przykręgosłupowe, gdzie teraz ludzie mają często z tym problem. I ja też często stosuję to, że na przykład ktoś przychodzi do mnie z problemem i ja tą metodą, pracą tak jakby u podstaw, buduję i wzmacniam go i tak jakby wyprowadzam go na prostą drogę. Wady można powiedzieć, że są tylko zwinne osoby, która ćwiczy. Bo tak naprawdę ketel, sztanga czy maczuga, one nie żyją, one nic ci nie zrobią, bo one ci nie uderzą w kostkę, kolano czy kręgosłup. Tylko to jakby własną bezmyślnością, brakiem bezpieczeństwa, czy tam na przykład słuchania trenera, żeby coś przestać inaczej zrobić, możemy sobie zrobić tą kontuzję. Więc wad ogólnie nie ma, chyba że my jakoś postaramy się bardzo o nie. Dla kogo jest przeznaczony ten rodzaj treningu? Jakie są przeciwwskazania, żeby nie uprawiać? W naszym klubie tutaj w Krakowie ustaliliśmy, że mogą przychodzić osoby od 13 roku życia i górnej granicy nie ma. Czyli może trenować nastolatek i jego babcie lub dziadek. Może przyjść tak naprawdę każda osoba. Ogólnie nie ma dolnej też granicy, czyli dzieci również mogą trenować, tylko wtedy bardziej się trzeba skupić na budowaniu wzorców ruchowych, bez dociążania, bez takiej jakby specjalizacji go już, że musi startować w zawodach czy olimpiadach. Tylko jest to bardziej forma rekreacji, aktywności ruchowej, żeby się w sposób prawidłowy rozwijał. Jest to też również dla sportowców jako element tak jakby uzupełniający ich treningu. Jest to dla normalnego Kowalskiego, który przyjdzie i chce się po prostu poruszać. Naprawdę. Jesteś też studentką fizjoterapii na krakowskim AWF-ie. Na stronie internetowej waszego centrum Kettlebell można znaleźć taką informację, że ta fizjoterapia pomaga ci teraz w tym, czym się zajmujesz. Ten kierunek. Tak, ponieważ niestety coraz więcej ludzi przychodzi z problemami. Zawsze jak ktoś przyjdzie do nas pierwszy raz, zadajemy pytanie, czy jest jakaś kontuzja, czy coś jest, o czym my powinniśmy wiedzieć, żeby ten trening był bezpieczny. I niestety jest coraz częściej właśnie, że kręgosłup, że coś była jakaś kontuzja w wyniku innego sportu. I dzięki fizjoterapii jestem w stanie bardziej zrozumieć, co mogę robić z tą osobą, jak na przykład zmienić jej troszeczkę program pracy, żeby to było dla niej bezpieczniejsze. Czy na przykład powinnam zostać dłużej na małych ciężarach, żeby popracować bardziej nad wzmocnieniem mięśni, czy mogę sobie pozwolić na wejście na troszeczkę większe ciężary. Więc dzięki temu, że mam w głowie anatomię, fizjologię, jak to w ogóle funkcjonuje, jak te urazy wyglądają, bo też mamy zajęcia z takich rzeczy, jest mi łatwiej zrozumieć tych ludzi i pomóc im. Przejdźmy teraz do tematu zawodu, bo wspomniałaś wcześniej o takich zawodach. Jak wyglądają te zawody i jak są one organizowane? Gdzie, kiedy się to odbywa? Strong First tak jakby organizuje Tactical Strength Challenge, czyli wyzwanie siłowe, które odbywa się dwa razy do roku. I tak jakby ono się odbywa w klubach, które się zgłoszą, tak jakby chęć brania udziału w tym. I zawodnicy z całego świata mogą się zapisać do obojętnie do którego klubu, gdzie chcą wystartować. Są tam różne kategorie, do których można się zapisać, nowicjuszy, taka kategoria open, elitarna, taka już bardziej zaawansowana oraz kategoria dla seniorów. Są trzy różne dyscypliny, jakby konkurencje. Pierwsze, które łączy tak jakby wszystkie gałęzie Strong First. Pierwsza jest to martwy ciąg na sztandze, który właśnie tak jakby tą gałąź ze sztang nas łączy. Druga konkurencja jest to drążek. I tu jest albo wiszenie na drążku, albo robienie pull-upów
masą własnego ciała albo jeszcze z dociążeniem. I ostatni jest to snatch test. Snatch to jest rwanie odważnika nad głowę i w 5 minut mamy za zadanie wykonać jak największą ilość powtórzeń. W sposób oczywiście bezpieczny. I później te wyniki są te jakby wysyłane z każdego klubu do Strong First, tak jakby do ogólnej siedziby. I oni później na stronie oficjalnej tak jakby wywieszają ranking tych wyników i można sobie porównać, że na przykład na świecie w swojej kategorii, nie wiem, jestem 37, 40, 80, też zależy. Powiedziałeś, że jesteś, czyli już mam odpowiedź, że startujesz w tych zawodach. Tak, startowałam 3 razy, bo w Krakowie były one organizowane 3 razy. Rok temu na jesieni, teraz na wiosnę i właśnie niedawno, 27 października, teraz była 3. edycja u nas w Krakowie. Gdzie w Krakowie można znaleźć miejsce, żeby zacząć swoją przygodę z kettlebellami, z maczugami, ze Strong First? W Krakowie jest Centrum Kettlebell Kraków. Jest to jedyny akredytowany klub w Krakowie i w Polsce w sumie. Oczywiście tam w Polsce są różne kluby, które pracują z kettlami metodą Hardstyle Strong First, ale w Krakowie jesteśmy jedynym klubem, który jest widoczny na cały świat, ponieważ jesteśmy wymienieni jako klub na stronie głównej Strong First. Mamy 2 lokalizacje, na Chełmońskiego i na Królewskiej. To może takie pytanie, na które z wielu was czeka. Jak wyglądają te treningi? Ile trwają? Czy są jakieś specyficzne? Treningi zazwyczaj trwają godzinę. Czasami się zdarza, że one się przedłużają do godziny 15, 1,5 godziny. Też zależy od poziomu zaawansowania. Na początku, grupy początkujące, godzina jest to wystarczający czas. Pierwsze treningi są dość specyficzne, ponieważ na pierwszym treningu, na którym się spotykamy, uczymy ludzi oddychać. Takie nasze specyficzne cykanie jest to zabezpieczenie tak jakby tego, że my spinamy brzuch i wszystkie mięśnie, cały gorset mięśniowy, żeby zabezpieczyć kręgosłup. Nauka ludzi prawidłowego, maksymalnego spięcia ciała. Czyli jak to zrobić, żeby spiąć wszystkie mięśnie naraz, bo my z tego korzystamy cały czas i zazwyczaj gdzieś na początku zaczynamy się uczyć wzorców ruchowych. I to, w jakim tempie to już idzie, to już zależy całkowicie od właśnie naszych studentów. Czy zrobimy to pierwszy wzorzec ruchowy, martwy ciąg, pójdzie nam szybko i możemy iść dalej, czy na przykład przez pierwsze 3-4 treningi będziemy cały czas robić jedno i to samo, aż w końcu człowiek się tego nauczy. Znaczy się nauczy. Nauczy się tego ponownie tak naprawdę, bo on to kiedyś umiał. Czy ludzie przychodzący na te pierwsze treningi z jakąś wizją tego, jak on wygląda, są troszkę zawiedzeni? My się staramy tłumaczyć przed treningiem, jak to będzie wyglądało, że to, że nie zmęczą się na pierwszym treningu, to nie znaczy, że to jest złe. Jak ktoś przychodzi mi na pierwszy trening i mówi, że jestem na jednym treningu i zobaczę, to ja zazwyczaj sugeruję, zostań na miesiąc i po miesiącu zdecyduj, czy chcesz, czy nie, ponieważ jak na pierwszym treningu będziemy się uczyć planku i oddychania, no to tak ciężko jest zdecydować, że te kettle są fajne, czy jednak nie. Czyli raczej mogłoby się tak zdarzyć, że ktoś po tym pierwszym treningu zrezygnuje i nie pozna tego, co jest tam dalej. Tak, jeżeli nie zrozumie, o co chodzi, że to jest podstawa, na której my później bazujemy cały czas, tak, to może się zawieść. To w którym momencie po tym pierwszym miesiącu już się zaczyna taka zabawa, można powiedzieć? Żeby już nie zajmować się tymi, może dla kogoś, takimi mniej istotnymi rzeczami, ale z waszego punktu widzenia, no to też jest ważna nauka oddychania i tak dalej. Te pierwsze ćwiczenia już po miesiącu można? Zależy tak naprawdę, bo są osoby, które łapią bardzo szybko i w ciągu pierwszego miesiąca jesteśmy w stanie zrobić z nią bardzo dużą ilość technik, a są osoby, które w ciągu 1 miesiąca są w stanie nauczyć się, próbować się nauczyć 1-2 technik, więc to wszystko też zależy. Nie ma czegoś takiego, że my stwierdzamy, że okej, umiemy wszystko i ćwiczymy cały czas, ponieważ cały czas wychodzi coś. Taka rutyna treningowa jest to coś najgorszego, co może u nas być, czyli bez skupienia podchodzimy do kettla i robimy, bo wtedy się wgrywają nam złe wzorce, gdzieś złe nawyki, gdzie nasze ciało chce ominąć to, co go najbardziej męczy tak naprawdę. Więc cały czas się uczymy, nawet grupy najbardziej zaawansowane, nawet my instruktorzy cały czas tak gdzieś musimy się poprawiać, że a jednak to trzeba poprawić, tamto poprawić, więc zabawa się tak naprawdę zaczyna wtedy, kiedy daje się człowiekowi większą kulkę, bo on tak działa psychika ludzka, że jak dostaje większą kulkę, to stwierdza, że jednak jest fajne. Dlatego czasami na pierwszym treningu, jak widzimy, że jest bezpiecznie, że osoba wie, co się dzieje, to też czasami pozwalamy, gdzieś dajemy, proponujemy większą kulkę, żeby też było już troszeczkę inaczej. Po jakim czasie można wskoczyć jakby do tej grupy bardziej już zaawansowanej? To też zależy od pewnych osób. Tak, nauki. Dawniej było tak, że przez 3 miesiące było się w grupie początkującej, zdawało się egzamin i była grupa zaawansowana. W tym momencie mamy coś takiego jak poziomy.
Czyli mamy 5 poziomów. Na dany poziom trzeba zdać dane rzeczy. Jest to właśnie praca z ketlami, siłowa, techniczna, wytrzymałościowa i do tego mamy pracę bodyweight, czyli pompki i podciąganie, które wielu ludziom niestety bardzo nie wychodzi. Tak naprawdę mamy grupy, powiedzmy, która łączy poziom pierwszy i drugi, poziom trzeci i czwarty, ale tak naprawdę to zależy od człowieka, gdzie on jest, na którym etapie. Mamy grupę początkującą, a tak de facto ona później tak jakby przeradza się w tą grupę zaawansowaną. Czy te egzaminy, jeżeli ktoś nie zda, no to pozostaje w tej samej grupie, czy można jakby jeszcze raz podejść do tego egzaminu? Jak to wygląda? Dawniej były te egzaminy, żeby przejść do tej grupy początkującej. Czyli jeszcze raz jest teraz ich nie ma. Teraz mamy tak zwane testy, czyli na przykład sprawdzić, czy dana osoba jest w stanie wykonać wszystko na poziomie pierwszym. Ale jeżeli się okaże, że nie jest w stanie, to my jej nie cofamy. Ona dalej ćwiczy sobie, tylko wiemy, na którym jesteśmy etapie i co trzeba jeszcze, nad czym trzeba popracować, żeby ona mogła to zaliczyć. Czyli jakby wskakuje wyżej, ale jest, jakby ma trochę zaległości do nadrobienia. Tak, to jest też informacja dla nas instruktorów, że na przykład tu trzeba popracować bardziej na wytrzymałością albo właśnie nad drążkiem, bo on na przykład nie wychodzi ciągle. To już wszystko jasne. Mam nadzieję, że słuchacze też już zrozumieli. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszłaś i opowiedziałaś o tych rodzajach treningu, o tym wszystkim. Moim gościem była Aleksandra Matusik. Dziękuję bardzo. Program prowadził Kamil Latuszek. Do usłyszenia, cześć. Sportowa energia.